Z okazji 20-lecia telewizji Polsat przypominamy Wam kultowe pozycje z naszej stacji. Dzisiaj Hugo. I ostatni prowadzący Hugo, Piotr Galus. W jakich latach prowadziłeś Hugo, że możemy mówić o tym, co? 2004, 5, 6, 7, 8. Ja, czyli bardzo długo. Dobrze. Bardzo długo. Przypomnijmy, na czym polegał. Jak to wyglądało? To może w skrócie. Z tego, co pamiętam, historia jest taka, że jest sobie Hugo z rodziną. Zła czarownica porwała całą rodzinę, gdzieś tam umieściła w jakiejś klatce. Osoby, które zgłosiły się do programu, czy listownie, czy poprzez właśnie, telefon. Czekaj, bo to jest bardzo istotne. Listownie. Listownie trzeba się było zgłosić. Co oni pisali na tych listach? Bardzo lubię Hugo, chcę wziąć udział w programie. I zdjęcie dołączali. Możecie zacząć pisać list. Do listu dorzucacie swoje zdjęcie, abyśmy wiedzieli, jak wyglądacie, abyśmy po prostu pokazali was również na antenie telewizji Polsat podczas naszego programu. Chodziło o to, żeby te dzieci, które zgłaszały się do programu, same wykazały się inwencją twórczą. I zapraszaliśmy do wzięcia udziału w programu głównie tych, którzy coś fajnego wysłali w tym liście. Czy namalowali nas, czy wysłali jakieś super zdjęcia. Praca była bardzo przyjemna, chociaż ciężko rano się wstawało, bo program emitowany był co sobotę i niedzielę rano. Dzień dobry, dzień dobry! Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie. Jak samopoczucie z samego rana? No. Dobrze, czy też niedobrze? Wszystko w porządku, z tego co słyszę. Pamiętasz gry, jakie to były? No, pamięć chociażby, pamięć. Najprostsza gra, szalona jazda, gdzie jechało się szaloną kolejką w tunelach kopalni. Zasada była prosta, wystarczyło korzystać z klawiszy tam 4, 2, 6, 8, czyli góra, dół, prawo, lewo. I to wszystko. Uwaga, kogo postawisz na miejscu numer 4? To będzie moja walka! Oj, biedne mrówki. Tutaj będzie 0 punktów niestety.